Dzień dobry bardzo. Ja reprezentuję jedną chyba z młodszych uczelni, która kształci leśników i tutaj chciałam trochę też zapromować Olsztyn, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. I chciałabym dzisiaj Państwu powiedzieć kilka słów o promocji drewna i oczywiście także połączeniu promocji z pozyskaniem. Na początku kilka słów na temat tego, co to jest w ogóle promocja. Jest to oczywiście zbiór działań i środków, które podejmuje przedsiębiorstwo, aby komunikować się z rynkiem i aby przekazać niezbędne informacje na temat danego produktu. Zatem promocja wywiera bardzo ważny wpływ na odbiór danego przedsiębiorstwa, danego produktu w społeczeństwie, a co jest bardzo ważne, otoczenie, ta informacja, która dochodzi do otoczenia, jest informacją zwrotną, jest przekazywana później dalej innym osobom. Podaje się, że sama promocja tak naprawdę spełnia, ma trzy zasadnicze funkcje. Funkcję informacyjną, funkcję pobudzającą i funkcję konkurencyjną. Czyli ma na celu uświadomić klienta o istnieniu danego produktu, dostarczyć informacji o jego pochodzeniu, o jego zastosowaniu, o jego cechach. Ma przekonać klienta, konsumenta w sposób albo racjonalny, albo w sposób racjonalny, że ten produkt jest najlepszy, aż w końcu przekonać go tak, aby wybrał właśnie ten produkt, a nie jego zamiennik. Moi drodzy, jeżeli popatrzymy teraz na cele edukacji leśnej, to możemy powiedzieć, że te cele są tak naprawdę bardzo zbieżne, bo mamy upowszechnić w społeczeństwie wiedzę o środowisku leśnym i o zrównoważonej gospodarce leśnej. Mamy za zadanie podnieść świadomość społeczeństwa w zakresie racjonalnego korzystania z darów lasu, a także budować zaufanie społeczne do leśników. Lasy Państwowe prowadzą bardzo szeroko rozpowszechnioną edukację leśną. Są liderami edukacji leśnej, tu Państwu nie muszę tego mówić. Rocznie ponad 2 miliony uczestników edukacji leśnej. Głównie, wiadomo, osoby młodsze, szkoły podstawowe, przedszkole. Edukacja to oczywiście także finansowanie, to budżet. Tutaj Państwo też bardzo dobrze o tym wiecie, że ponad 80% to są koszty własne nadleśnictw. Czyli tak naprawdę, nawet jak możemy przeczytać na stronie Lasów Państwowych, drewno. Ponad 90% przychodów Lasów Państwowych pochodzi z drewna. Czyli jeżeli mamy tak dużą grupę osób edukowanych, wydawałoby się, że nie powinniśmy się tego drewna wstydzić. Samego drewna, samego pozyskania. Zatem osoby, te 2 miliony osób powinno wiedzieć, że Polska posiada jedne z największych zasobów drewna w Europie. Zajmuje w Unii Europejskiej, jest w czołówce pod względem zarówno powierzchni lasów, pozyskania drewna i że tym głównym dostawcą drewna są Lasy Państwowe. A tymczasem, jeżeli
popatrzymy na informację, jakie zwrotną właśnie, tą informację zwrotną od uczestników edukacji leśnej, to czym zajmuje się leśnik? No przede wszystkim dokarmia zwierzęta, uwalnia te zwierzątka biedne, które wejdą we wnyki, kontroluje stan zwierzyny. Jak spróbujemy głębiej wejść w naszych słuchaczy, to dowiemy się, że ewentualnie leśnik to sadzi las, kontroluje stan zdrowotny drzew i ewentualnie wycina, ale wycina tylko te drzewa, które są chore, suche, zniszczone. Jak popatrzymy, jak tutaj tak trochę właśnie negując to, co moja poprzedniczka mówiła, jak pokazywany jest leśnik w prasie, w mediach, jest pokazywany jako osoba, która zagraża lasom, gdyż to za jego sprawą drzewa trafiają pod topór. Oczywiście wycina olbrzymie połacie drzew, co bardzo niepokoi wszystkich mieszkańców. To są tak naprawdę tytuły z ostatnich kilku tygodni z gazet, artykułów. Mieszkańcy, którzy tak się strasznie niepokoją tą wycinką drzew, tą wycinką lasów, albo mieszkają, albo mają wielkie marzenie, aby mieszkać w drewnianym domu. Oczywiście to, że używają w swoim życiu na co dzień produktów pochodzących z drewna, jakoś ucieka w niepamięć. Lasy Państwowe próbują edukować społeczeństwo, edukują społeczeństwo, wydając szereg publikacji. Tutaj przepraszam, że tylko kilka pokażę, bo to te 15 minut by w tym momencie na pewno nie starczyło. Zarówno publikacje książkowe, jak i filmy, jak także organizują czy współorganizują różnego spotkania, różnego rodzaju spotkania, eventy mające na celu promowanie drewna, ale czy to tak do końca dociera do społeczeństwa? Badania, które były przeprowadzone w zeszłym roku za pomocą ankiet skierowane do ponad 100 osób, odpowiedź zwrotna otrzymana od 93 osób, młodych osób, czyli tych, które prawdopodobnie wydaje się, że powinny uczestniczyć w edukacji leśnej, pokazują, że osoby ankietowane tak naprawdę nie spotykały się z żadnymi spotkaniami, z żadnymi eventami, które organizowałyby Lasy Państwowe. Zatem to, co boli, to już nie mówiąc o samym drewnie, to większość osób uważa, że powierzchnia lasu w naszym kraju zmniejsza się. Ponad 70% ankietowanych osób uważa, że ta powierzchnia lasów się zmniejsza. Zatem także nie dziwi fakt, że zasoby drewna według ankietowanych osób także maleją. I że te osoby nie spotkały się z żadnymi wydarzeniami, z żadnymi spotkaniami, które miałyby na celu pokazanie drewna związanego z jego promocją. Na szczęście spora grupa osób wie, że drewno jest surowcem odnawialnym.
ale ponad 10% dalej uważa, że drewno jest tym surowcem, które nie jest surowcem ekologicznym, nie jest surowcem odnawialnym. Respondenci widzą potrzebę pogłębiania swojej wiedzy. Głównie chcieliby, aby były to spotkania informacyjne, jakieś programy w telewizji, które by miały ukazać, pokazać, że właśnie to drewno jest tym surowcem ekologicznym, odnawialnym, przekonać ludzi, że drewno ma więcej zalet niż wad, oraz ukazać, że pochodzi z lasu, jest pozyskiwane w ramach zrównoważonej gospodarki. Ale respondenci chcą spotykać leśnika, chcą mieć, widzieć programy w telewizji, ale tak naprawdę twierdzą, że do tej pory tych programów nie było, ponieważ ponad około 80% nie spotkało się z takimi programami ani w telewizji, ani w radio, ani w prasie. Proszę Państwa, ja nie będę podsumowywała swojego wystąpienia. Bym chciała, żebyśmy się zastanowili, czy tylko już nawet takim małym dzieciakom nie mówić tego, że to ścinanie drewna to jest złe i że później z drewna on będzie miał zabawki i żeby później, jak się nauczy ten mały człowiek czytać, to napis, że ścinka drzew, wstęp zbroniony do lasu, nie nastrajał go bardzo negatywnie, ponieważ wiedział, będzie wiedział, że z tego drewna będzie miał później zabawki. Dziękuję bardzo za uwagę. Dziękuję bardzo.